pierwsza połowa w naszym wykonaniu, no, powinno być po meczu, bo sytuacje na to były, ale nie wykorzystaliśmy to i potem w drugiej połowie przeciwnik wykorzystał te sytuacje, które tam miały po tych fragmentach i wygrał mecz. No. Jesteśmy na dole, ciężko nam jest i musimy więcej się skupiać na tych sytuacjach, które stworzymy, bo jak nie wykorzystamy, to nie musimy myśleć o punktach. Brakuje jakiejś takiej motywacji na te drugie 45 minut? Nie, no motywacja jest, no po prostu, nie wiem, czy już my myśleli, że ten mecz się skończy zwycięstwo dla nas, bo jak patrzymy na tą pierwszą połowę, no tak miało być, no ale ta druga połowa, przeciwnik powalczył i wygrał. Trzy bramki straciliście po stałych fragmentach gry. Coś złe ustawienie w tej obronie w czasie takich fragmentów spotkania? Tak jest, no te bramki, dużo ich tracimy po tych fragmentach, ale nie wiem, no musimy więcej na tym popracować, więcej się skupiać, koncentrować, więcej powalczyć w pojedynku jeden na jednego, bo taka jest piłka, no jak nie powalczymy, to strzelą nam bramki i dzisiaj tak było. Po przerwie zero akcji na i celnych strzałów na bramkę rywala. Tak jest, no jak mówię, no przeciwnik zagrał dobrze, wykorzystał sytuację i my nawet jednej sytuacji nie stworzyliśmy i nie możemy tak wychodzić na drugą połowę, bo tak po prostu się nie da, że wychodzimy na drugą połowę i już chyba myśleliśmy, że ten mecz jest naszym, jakbym powiedział, naszym takim, że po prostu, że myśleliśmy, że ten mecz wygramy, no ale trzeba walczyć jeszcze tych 45 minut. Dwa tygodnie ciężkiej pracy na pewno i pojedynek z Krakowią, który no trzeba wygrać. No oczywiście, no ale my już musimy wygrywać każdy mecz. Dzisiaj mieli zrobić pierwszy krok, ale nie udało się to, bo przegraliśmy 4-2 i tak nie możemy grać, szczególnie jak gdy drugie połowie.